Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku remis reprezentacji Polski w spotkaniu z reprezentacją Irlandii. Diego Maradona w sercu narkotykowego kartelu. Juventus planuje kolejne wzmocnienia. UEFA tworzy nowe rozgrywki. Piłkarze Lechii Gdańsk na izbie wytrzeźwień. Zachęcam do subskrypcji kanału i życzę miłego oglądania. Reprezentacja Polski w towarzyskim spotkaniu zremisowała z reprezentacją Irlandii 1-1. Gola dla gości strzelił O'Brien w 53 minucie. Wyrównał w 87 minucie Mateusz Klich po asyście Arkadiusza Milika. Mecz był nudny jak flaki z olejem. Żadna z reprezentacji nie miała pomysłu na grę, która ostatecznie była chaotyczna i bez żadnego polotu. Poziom był dramatyczny. W drugiej połowie gra nieco się ożywiła za sprawą bramki dla Irlandczyków. Wtedy to Polacy coraz śmielej poczynali sobie pod bramką gości. W efekcie po ładnej dwójkowej akcji Klich wyrównał stan meczu. W końcówce były jeszcze okazje do objęcia prowadzenia, ale brakiem skuteczności wykazali się biało-czerwoni. Jak to powiedział Darek Szpakowski, mecz z kategorii męczących. Nic dziwnego, że na stadionie było tak cicho, skoro większość widowni usnęła. Diego Armando Maradona wraca na ławkę trenerską. Argentyńczyk, który przypomniał o sobie podczas minionych Mistrzostw Świata, podjął pracę w drugiej lidze meksykańskiej. Co ciekawe, Diego będzie teraz pełnił dwie funkcje jednocześnie. Oprócz bycia szkoleniowcem Dorados de Sinaloa jest też prezesem białoruskiego Dynama Brześć. Miasto, w którym będzie pracował Maradona, jest sercem narkotykowego kartelu. Prezesem Dorados jest miliarder Joaquin El Chapo Guzman. Argentyńczyk na powitalnej konferencji prasowej zapewnił, że nie jest już uzależniony od alkoholu i narkotyków. Chcę oddać Dorados to, co utraciłem, kiedy byłem chory. Chorowałem przez 14 lat i teraz chcę cieszyć się słońcem i spać w nocy. Wcześniej nie kładłem się do łóżka. Nie wiedziałem nawet, jak wygląda poduszka. Dlatego właśnie przyjąłem ofertę Dorados. Nie wiem jak wy, ale my nie uwierzymy, dopóki nie zobaczymy, że Maradona rzeczywiście rzucił nałogi i wkroczył na dobrą drogę. Diego w nowym klubie ma zarabiać 150 tysięcy dolarów amerykańskich miesięcznie. Kwota ta wywołuje duże kontrowersje, ponieważ Dorados jest znany z tego, że ostatnio coraz częściej nie wypłaca swoim piłkarzom wynagrodzenia. Diego będzie miał twardy orzech do zgryzienia w nowej szatni. Jak oceniacie nowy klub boskiego Diego? Czy rzeczywiście porzucił szkodliwe nałogi i zacznie prowadzić zdrowy tryb życia? Czekamy na wasze opinie w komentarzach. Według Corriere dello Sport stara dama na swojej liście ma trzy nazwiska. Pierwszy z nich to jeden z największych talentów holenderskiej reprezentacji, środkowy obrońca Matthijs de Ligt. 19-latek ma już kilka występów w reprezentacji Holandii oraz około 80 w pierwszej drużynie Ajaxu Amsterdam. Kolejny piłkarz na liście to Adrien Rabiot z Paris Saint-Germain. Francuz ostatnio był na celowniku m.in. FC Barcelony. Ze względów na finansowe fair play, Juventus ma spore szanse na wyciągnięcie 23-letniego piłkarza. Ostatni piłkarz na liście to Timo Werner z RB Lipsk. 22-latek jest gwiazdą swojego zespołu, jak i całej Bundesligi. Jest łakomym kąskiem na europejskim rynku. Rozegrał już prawie 200 spotkań na seniorskim poziomie, strzelając ponad 50 goli. Włosi mogą mieć problem ze ściągnięciem Wernera, ponieważ tego piłkarza chce również Bayern Monachium. Czy ta lista życzeń się spełni? Przekonamy się o tym za niecały rok. Od sezonu 2021-2022 UEFA stworzy nowe rozgrywki dla europejskich klubów. Andrea Agnelli, prezes European Club Association, potwierdził, że od wcześniej wspomnianego sezonu liczba europejskich klubów biorących udział w europejskich pucharów wzrośnie do 96. Jako European Club Association osiągnęliśmy porozumienie dotyczące zwiększenia liczby klubów z mniejszych i średnich federacji w rozgrywkach oraz skrócenia drogi kwalifikacji. Cieszymy się, że mamy już coraz jaśniejszy obraz tego, jak będzie wyglądać nowy format rozgrywek. Takiej wypowiedzi udzielił prezes Legii Warszawa oraz wiceprzewodniczący ECA Dariusz Mioduski. Liga Mistrzów miałaby zostać w nienaruszonym stanie. Liczba uczestników Ligi Europy miałaby się zmniejszyć z 48 do 32 zespołów. Trzecie rozgrywki, które mają powstać, zostałyby stworzone dla krajów słabszych piłkarsko. Swoje szanse w tym mogą upatrywać polskie kluby. Mamy nadzieję, że do sezonu 2021-2022 polskie kluby ogarną się i nie będą musiały brać udziału w piłkarsko słabszych rozgrywkach. Radio Gdańsk poinformowało, że w nocy z niedzieli na poniedziałek zostali zatrzymani i przewiezieni na izbę wytrzeźwień dwaj piłkarze Lechii Gdańsk. Jak podaje radio, piłkarze mieli zniszczyć jeden z automatów przy Molo w dzielnicy Brzeźno. Policjanci otrzymali zgłoszenie około 1:50 przy ulicy Jantarowej w Gdańsku.
Dwóch pijanych mężczyzn zachowywało się agresywnie i szarpało automaty z zabawkami. Policjanci, którzy przeprowadzili interwencję wobec dwóch mężczyzn, zdecydowali o doprowadzeniu ich do pogotowia socjalnego dla osób nietrzeźwych z uwagi na to, że swoim zachowaniem stwarzali zagrożenie dla siebie oraz innych osób. Tak całe zajście skomentowała Karina Kamińska z Komendy Policji w Gdańsku. Otwarcie się o tym nie mówi, ale plotki mówią o Danielu i Mateuszu. Piłkarze mieli w krwi 1,78 i 1,64 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak widać, przerwa na reprezentację nie służy wszystkim piłkarzom. Jesteśmy ciekawi, jakie konsekwencje wobec swoich podopiecznych wyciągnie Piotr Stokowiec. Adrian z naszego kanału był na ostatnim meczu Lechii Gdańsk z Koroną Kielce i opowiedział ciekawostkę. Po meczu jeden z kibiców chciał zrobić pamiątkowe zdjęcie z... Wtedy piłkarz Lechii odpowiedział, że zrobił to następnym razem. Niestety, może to już nigdy nie nastąpić. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, zachęcam do subskrypcji kanału, no i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!